Wojna północna i rosyjska polityka obezwładniania Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Rosyjskie grabieże, drenaż gospodarczy Rzeczpospolitej i antypolska propaganda. Konfederacja Barska, próba zerwania się z rosyjskiego postronka pod konserwatywnym sztandarem. Wiek XVIII to dla Rzeczpospolitej epoka upadku politycznego i ubezwłasnowolnienia przez państwa ościenne, zwłaszcza Rosję i Prusy. Na początku tego stulecia kraj, który nie podniósł się jeszcze ze zniszczeń po wojnach toczonych w drugiej połowie XVII wieku, poniósł ciężkie straty podczas wojny północnej z lat 1700-1721. Stronami były z jednej strony Szwecja, a z drugiej strony koalicja państw, które chciały odebrać Szwecji ziemię, Rosja, Dania i Saksonia. Z czasem do wojny została włączona też Rzeczpospolita. Początkowo szala zwycięstwa przechylała się na stronę Karola XII, władcy Szwecji. Najechał on Rzeczpospolitą, doprowadził do wyboru nowego króla Stanisława Leszczyńskiego, a potem do abdykacji Augusta II, mocnego, prawowitego monarchy Rzeczpospolitej. Jednak w roku 1709 poniósł klęskę pod Połtawą, a to położyło kres marzeniom Szwedów o mocarstwowości. Do Rzeczpospolitej znów kroczyły wojska rosyjskie i przywróciły w roku 1710 Augusta II na tron. Pozostały w niej przez następne lata. A sam car budował bardzo silną pozycję w Rzeczpospolitej. Stworzył prorosyjskie stronnictwo. To on miał wpływ na decyzję Augusta II, uzależnionego od pomocy rosyjskiej. W konsekwencji doprowadziło to do wybuchu walk wewnętrznych pomiędzy szlachtą polsko-litewską, zniechęconą do rządów Augusta II, a samym królem. Szlachta i król poprosili o mediację cara. Konsekwencją tego było zawarte porozumienie, najpierw Traktat Warszawski w roku 1716, a potem zwołanie nowego Sejmu, który w historii Rzeczpospolitej przeszedł pod nazwą Sejmu Niemego, który zaakceptował porozumienie warszawskie. Gwarantem tego, że obie strony dochowają tego porozumienia, był car. Pomimo zagwarantowania przez jego negocjatora, księcia Dołgorukiego, wycofania wojsk rosyjskich, one pozostały aż do roku 1719. Rosja zdobywała coraz silniejszą pozycję w Rzeczpospolitej. Wpływała na jej wewnętrzne stosunki, utrzymując stan anarchii w Rzeczpospolitej. Za sojusznika miała także Prusy, którym też na rękę było utrzymanie tego zamieszania panującego w państwie polskim i powstrzymania przed jakimikolwiek próbami reform. Pierwszym aktem politycznym przeciwko Rzeczpospolitej, uniemożliwiającym przeprowadzenie w niej reform społeczno-politycznych, była prusko-rosyjska deklaracja poczdamska z lutego 1720 roku. Przyszli zaborcy państwa polsko-litewskiego uzgodnili, że będą strzegli wolności, zwyczajów, konstytucji, prawa i przywilejów w Rzeczpospolitej oraz torpedowali wszelkie próby reform podejmowanych przez króla Augusta II i przeciwdziałali sojuszom, które chciałby zawrzeć. W podobnych traktatach zawartych w następnych dekadach Berlin i Petersburg zacieśniały zgubną dla Rzeczpospolitej politykę wpływu na jej życie polityczno-społeczne. Prócz dbania o zachowanie niedecyzyjnej sejmokracji, która uniemożliwiała wzmocnienie władzy królewskiej i utrzymania armii Rzeczpospolitej na minimalnym poziomie 18 tysięcy żołnierzy, Rosja i Prusy stanęły w obronie rzekomo uciskanych dysydentów, a więc protestantów i prawosławnych. Służyła temu również rosyjsko-pruska propaganda, która skutecznie ugruntowywała w Europie obraz Rzeczpospolitej jako zanarchizowanego państwa zamieszkanego przez dewocyjną katolicką szlachtę. Jaskrawym przykładem współpracy państw ościennych przy obezwładnieniu Rzeczpospolitej była elekcja po śmierci Augusta II. Szlachta wybrała na tron Stanisława Leszczyńskiego. Rosjanie postanowili wprowadzić na ten tron syna zmarłego, króla Augusta III. Wojska rosyjskie, liczące od 70 do 90 tysięcy żołnierzy, wkroczyły do Rzeczpospolitej. Na początku października roku 1733 zajęły we Warszawę. Stanisław Leszczyński, właśnie obrany królem, i jego stronnicy schronili się w Gdańsku. Rosjanie rozpoczęli działania wojenne, które miały na celu zmuszenie Stanisława Leszczyńskiego do abdykacji.
stoczyły kilka zwycięskich potyczek z wojskami popierających leszczyńskiego magnatu. Na początku 1734 przystąpiono do oblężenia Gdańska. On skapitulował w lipcu tego roku. Stanisław Leszczyński poszukał schronienia w Królewcu. Rosjanie wysłali jeszcze korpus ekspedycyjny nad Ren, gdzie Austria walczyła ze wspierającą Leszczyńskiego Francją, ale już nie zdołano wziąć udziału w działaniach zbrojnych, te bowiem zakończyły się w tym samym roku zawarciem rozejmu. Stanisław Leszczyński zrzekł się tronu. Królem pozostał August III. Działania zbrojne i cała kampania tego roku, prowadzona po tej elekcji, potwierdziły dominację Rosji w Rzeczpospolitej. Umocniły jeszcze jej wpływy. Od tego czasu w zasadzie Rzeczpospolita pozostała pod dominującym wpływem Rosji i od niej w dużej części uzależniona. Paradoksalnie w obronie polskiej złotej wolności, ale przeciw rosyjskiej kurateli i symbolizującemu ją królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu stanęli zbrojnie w latach 1769-1772 konfederaci barscy. Z powodu ogromnej dysproporcji sił walka była jednak z góry przegrana, a efektem nieudanego zrywu był pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej w 1772 roku z udziałem Rosji, Prus i Austrii. Choć od początku panowania Stanisław August Poniatowski z pomocą stronnictwa politycznego Czartoryskich, tzw. familii, podjął reformy w zakresie administracji centralnej i terenowej, skarbowości i ograniczenia liberum veto, pierwszy rozbiór doprowadził nie tylko do politycznego otrzeźwienia, ale i przyspieszenia kolejnych reform, a nawet pokoleniową modernizację w duchu europejskiego oświecenia. Przykładem utworzenie przy królu rządu ministrów, czyli Rady Nieustającej, w której decyzje podejmowano większością głosów, i Komisji Edukacji Narodowej, Departamentu Rady do wyznaczania i nadzorowania polityki edukacyjnej państwa. Szansą na rzeczywistą modernizację Rzeczpospolitej był Sejm Wielki, który obradował w latach 1788-1792. Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja, która zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znosiła podział na koronę i Litwę. Ustanowiła trójpodział władzy, znacząco ograniczając demokrację szlachecką, znosząc liberum veto. Wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz oddawała chłopów pod ochronę państwa. Ta gruntowna zmiana ustroju i prawa doprowadziła do zbrojnej interwencji Rosji. Pomogła w tym grupa polskich magnatów i większość hierarchii Kościoła katolickiego, którzy w ramach Konfederacji Targowickiej zwrócili się o pomoc zbrojną do carycy Katarzyny II. W 1792 roku wybuchła wojna polsko-rosyjska. Rzeczpospolita ją przegrała, a rok później Rosja i Prusy dokonały jej drugiego rozbioru. Ostatnim zrywem przeciwko likwidacji państwa polsko-litewskiego była insurekcja kościuszkowska w 1794 roku. Powstanie zakończyło się klęską, a w wyniku trzeciego rozbioru dokonanego przez Rosję, Prusy i Austrię w 1795 roku Rzeczpospolita przestała istnieć.